Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. Chciałem pokazać coś z zastosowań, taką wesołą rzecz, która polega na łączeniu różnych obrazów za pomocą techniki kluczowania i sklejania ich nawzajem. Przy okazji powiem, że ten tutorial jest przeznaczony dla osób trochę bardziej zaawansowanych, ale większość materiału, który trzeba znać, jest w kursie już wyjaśniona, także możemy teraz się trochę pobawić i zrobić na przykład coś takiego, co wygląda w ten sposób. Mamy tutaj gentlemana, który stoi w pierwszym planie, natomiast za nim coś wyłazi z tablicy i wygląda tak, jak byłoby narysowane za pomocą kredy. Oczywiście realizm tutaj może zostać znacznie poprawiony, gdyby się nad tym trochę dłużej skupić i popracować, natomiast tego typu efekt łatwo osiągnąć za pomocą zaledwie 3 nagrań, przy czym tylko jedno z nich wystarczy, żeby było zrobione przy okolicy tej tablicy. Ok, tak to wygląda. I już tłumaczę, jak takie też można zrobić. Może nie będę opowiadał o wszystkich trudach klawiaturowych, ale to, co tutaj mamy, jest efektem prostym do uzyskania. Zatem zaczynamy. Ten temat możemy nazwać sobie duch tablicy. Aby zrobić tego typu kompozycję, trzeba posiadać 3 filmy, a całość naszej pracy będziemy wykonywać w nodach. Nody włączam sobie za pomocą listy zmiany widoku, wybieram Compositing i w nodach mam już zmaksymalizowany ten obszar, w którym mogę pracować, trzeba je tylko włączyć, a więc włączam nody, włączam również backdrop i usuwam render layers. Composite mogę odsunąć na razie gdzieś na bok, nie będzie tak bardzo potrzebny tak od razu. No i teraz dodaję node, który leży w grupie input i nazywa się Movie Clip. Movie Clip to jest node, który może wczytać film i zrobić z nim różne rzeczy. A ja wczytam sobie z katalogu domowego node, który nazywać się będzie Mikołaj 1. Dlatego, że ten człowiek sympatyczny, który stoi w pierwszym planie, to jest właśnie Mikołaj. Jak widać, Mikołaj został sfilmowany na zielonym tle, gdzieś tam w moim laboratorium, w instytucie. I jeżeli przewinę sobie paskiem przewijania, czy też timelinerem trochę, to zobaczę, że gdzieś tak w okolicy klatki 250, może 300, kamera już się ustabilizowała i stoi nieruchomo. I to mógłby być początek naszego klipu, z którego będziemy korzystali. W takim razie w oknie timelinera mogę ustawić sobie 300 jako start. Naciskam S w oknie i teraz mam ustawiony start. Natomiast koniec tego filmu to jest jakieś 3000 klatek i myślę, że tak może zostać. Oczywiście jeżeli wyjadę trochę dalej za oś czasu, to się okaże, że ten film rzeczywiście się tam już gdzieś kończy. Także jest troszkę tylko dłuższy niż 3000 klatek i takie coś możemy zostawić. Teraz tak, ten obraz, który tu mamy, należy na początku wykluczować. To znaczy trzeba usunąć całe tło. Część tego tła, czyli takie na przykład otwarte drzwi, wiszący wieszak z kurtkami, czy kawałek mojego biurka, który tu wystaje i ten marker na ścianie, który miałem przyklejony, gniazdko, kawałek podłogi, tej listy przypodłogowej, to wszystko musi zniknąć. Możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, na początku usuwając zielone tło, czyli tą dominującą część, a później obcinając w pionie ten obrazek i to nam załatwia większość problemów z kluczowaniem. Poza tym nie będziemy musieli pokazywać Mikołaja w tej postaci, ponieważ możemy go trochę odciąć od dołu, więc nie musimy się również martwić tą resztką podłogi, która ewentualnie będzie tutaj wchodziła. Zatem, żeby takie coś zrobić, wystarczy dodać jeszcze jeden node, który będzie nazywał się Matte Keying, czyli kluczowanie. Image podłączę do tego noda, do wejścia Image i podłączę do tego noda również Viewer przez Ctrl, Shift, lewy klik. Od razu widać, że nagle kurtka w tym gościu staje się przezroczysta, podobnie jak kurtki wiszące na wieszaku. To jest dlatego, że ten node usuwa wszystko, co wykluczowało się zgodnie z białym kluczem. Tutaj mamy coś takiego jak key color. Ten key color to jest najważniejszy parametr, który tutaj będzie działał. Oprócz tego, że widzimy teraz obrazek, możemy także kliknąć ponownie z Ctrl Shiftem, lewym klawiszem, aby zobaczyć mat. Mat to jest maska. Ta maska to jest właśnie coś, czego będziemy potrzebowali za chwilę. Jest to maska bardzo ostra. Jak widać tutaj są wszędzie takie zębate piksele i ogólnie niezbyt dobrze wygląda. Nie o to chodzi. Aby jednak można było wykluczować ten zielony kolor, na początku trzeba go sobie pobrać, a więc klikam w ten biały prostokąt przy Key Color, następnie klikam w ikonkę z zakraplaczem i klikam gdzieś w jakiś kolor najciemniejszy, powiedzmy w jakimś rogu ściany. No i widzę, że znikł mi ten zielony kolor i mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, że to kluczowanie jest całkiem niezłe, ale tak naprawdę to ono jest całkowicie złe. Wystarczy tylko zobaczyć, jak wygląda moja maska. Maska wykluczowała owszem część tego zielonego, znaczy pokazuje to, co zostało. Te śmieci, które zostały, ten szary kolor, jakieś ciapki wynikają z kompresji JPEG-a, która została użyta podczas zapisywania filmu w aparacie, a tak naprawdę chciałbym w tym miejscu mieć zupełnie czarny kolor. Oczywiście są techniki kluczowania, które pozwalają to uzyskać, ale my możemy pójść na zupełny, że tak powiem, żywioł, kliknąć w ten kolor i po prostu wybrać jakiś inny zielony, który zacznie pracować dla nas trochę lepiej. Na przykład widać, że ten kolor jest całkiem niezły i to znalazłem go tak od razu natychmiast, więc może to być ten kolor, może być jakiś inny, zbliżony bardziej do zielonego. Patrzę teraz, jak wyglądają tutaj drobne szczegóły, o których za chwilkę powiem. Myślę, że maskę można byłoby wyciąć o tu. I teraz zobaczcie, jak wygląda na przykład okolica ucha tutaj. Ona jest lekko szara. Ta lekko szara okolica powoduje, że gość po wykluczowaniu w tym miejscu będzie trochę bardziej przezroczysty niż na przykład tam, gdzie maska jest biała. Tak samo tu widać taki jeden malutki element, który jest troszeczkę szary. Teraz możemy przesunąć się w osi czasu i popatrzeć, jak wygląda ta maska w innych momentach. Być może jest gdzieś klatka, która jest zupełnie błędna i będzie trzeba to jakoś poprawić. Gdzieś tu widziałem taki moment. Wtedy, kiedy na włosach było dość sporo odcieni. Tu na przykład widać, czy koło ucha coś jest. Także możemy teraz kombinować z ustawieniami. Nie wiem, czy to da dobry efekt, ale w przypadku takiego bezmyślnego, szybkiego, brutalnego kluczowania możemy sprawdzić, co się będzie działo, jeżeli podniesiemy troszeczkę obcinanie czerni. Jeżeli będziemy podnosili obcinanie czerni, to zobaczymy, że w pewnym momencie pojawią się nam tutaj dodatkowe artefakty. Te akurat nie mają znaczenia, ale widać także, że na naszej postaci pojawiły się dodatkowe ciemne pasy, a więc to nie jest ten kierunek, o który nam chodzi. Zatem czerni nie możemy tu obcinać, chodzi o to, aby było jak najmniej w tym białym obszarze. W związku z tym wracamy z tym suwakiem do samego zera, to jest dość dobry wynik i spróbujemy teraz obciąć trochę biel. Jeżeli spróbujemy obciąć biel, to zauważymy, że dzieje się odwrotna sytuacja. Tak przynajmniej mi się wydaje. Obcinanie bieli powinno powodować, że no właśnie, tak jak teraz widać, wszystko robi się białe, dostajemy tylko krawędź. W tym przypadku nie ma to większego znaczenia, ale jest pewna subtelna różnica. Wtedy, kiedy clip white jest na 1, mamy tutaj koło ucha widoczny taki szarawy obszar. Jeżeli biel obetnę troszeczkę, to ten szarawy obszar się zmniejsza. Z tym, że w tym przypadku jest to subtelna różnica, nie ma znaczenia, a tak naprawdę nie będzie tego też również widać na końcowej kompozycji, więc mogę zostawić tak, jak jest. To, co jeszcze mogę zrobić, to delikatnie rozmyć tę maskę na samym końcu, używając filtru Post Blur i Feather Distance oraz Delayed Erode. Delayed Erode troszeczkę może zmniejszyć tę maskę lub ją powiększyć, zależnie od tego, czego potrzebuję. W tym przypadku zostawię to tak i zobaczymy, jak to będzie działało. Teraz tak, nawiasem mówiąc, powiększanie i pomniejszanie tego obszaru podglądu mogę zrobić za pomocą klawisza V, ewentualnie Alt V. Mam teraz tę maskę. No i teraz tak, trzeba obrazek, czyli ten, który mam tutaj, wkleić na obrazek z tablicą, czyli ten, który gdzieś tutaj zaraz muszę wczytać. Obrazek z tablicą to jest obrazek, który dopiero musi być wczytany, nie mam go jeszcze. Myślałem, że go mam, dlatego że ten tutorial nagrywam już trzeci raz, ale to nie szkodzi. Dodaję jeszcze jeden input, movie clip i w tym movie clip wczytuję sobie obrazek z tablicą. Znaczy obrazek, film, to jest tablica pusta, tak się nazywa. Wczytuję, no i mam. Tablica pusta wygląda w ten sposób. Teraz tak, ustawiam sobie tutaj na górze, aby zachować pewną, chociaż niewielką dozę, czy też ilość porządku w moim kompozytorze. I teraz tak, do tego obrazka muszę dodać ten obrazek, ale po jego wykluczowaniu, czyli tak naprawdę taki. Jeżeli te dwa obrazki ze sobą dodam, to oczywiście otrzymam ich sumę i w związku z tym piksele, które są w tym gościu, będą pojaśniały piksele, które są w tablicy. Nie jest to właściwy efekt, ale możemy spróbować zobaczyć, co będzie. Dodaję mix i teraz do miksa wkładam na początku film z tablicą, a następnie film z wykluczowanym gościem i patrzę, co wychodzi. Jak widać, dostałem coś takiego dziwnego i nie widać tablicy. Nie widać tablicy dlatego, że teraz faktor wynosi 1, jak wiemy, a faktor wynoszący 1 to jest ten dolny input tutaj, to wejście. Jeżeli faktor będzie wynosił 0, będę miał tylko tablicę, a wartości pośrednie to będzie jakiś miks tych dwóch filmów, które tutaj włożyłem. W związku z tym, jeżeli ten faktor zamienię na obrazek, a nie na pojedynczą liczbę, to obrazek w niektórych miejscach będzie miał wartość 1, w niektórych będzie miał wartość 0, a to jest dokładnie to, co mam tutaj. A więc tam, gdzie jest wartość 1, chciałbym, aby był dolny film widoczny na końcowym wyniku, a tam, gdzie jest wartość 0, chcę mieć film początkowy. Żeby takie coś zrobić, muszę wziąć tą wartość mat i włożyć ją tutaj jako faktor. W tym momencie dostaję tego typu miks i proszę zobaczyć, on już teraz wygląda super. Mógłbym to nawet zostawić i wydawałoby się, że drzwi stoją tuż koło tablicy. Oczywiście wymagałoby to pewnych korekt, bo tablica ma tutaj przesuniętą lekko pionową oś. Jest także na niej przełącznik widoczny, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Tak naprawdę wymaga to jeszcze odrobiny czyszczenia ten cały mój proces tutaj. A więc na początku muszę zadbać o to, aby ten mój obrazek był trochę przesunięty w dół, ponieważ teraz Mikołaj stoi zbyt wysoko przy tej tablicy. Tablica tak nisko się nie wiesza. A więc, żeby go przesunąć w dół, muszę dodać noda, która nazywa się Distort Translate. Translate wymaga przesunięcia samego Mikołaja w dół, a więc dodam go w ten sposób. Zamiast tej osi, która tutaj była, mam teraz dodatkowo jeszcze Translate i teraz, korzystając z położenia Y, mogę Mikołajem przesuwać, a tak naprawdę to przesuwam całym tym obrazkiem, który wychodzi stąd. Proszę zobaczyć, tutaj mogę przesuwać sobie całym tym obrazkiem. Oczywiście gdzieś tam w pewnych granicach. Więc jeżeli teraz popatrzę, co wychodzi z tego noda, to Mikołaja mogę odsunąć aż gdzieś dotąd. Myślę, że mógłby stać gdzieś tutaj. To mogła być dobra wysokość dla niego. Tak jak mówiłem, nie jest istotne to, co miał tutaj przy podłodze, przy nogach. I oczywiście pozostaje nam do przesunięcia również maska. Maska teraz wystaje ponad nim, tworząc takiego ducha jakby. Nie jest to efekt, o który mi chodziło. I tą maskę, która idzie tędy, również muszę przetworzyć za pomocą tego noda Translate. A więc odsunę ten nod trochę w dół, skopiuję go i nakładając go na tą linię tutaj, spowoduję, że on się wepnie w tę linię. Jednocześnie spowoduje, że ta wartość, którą skopiowałem z tego noda, będzie identyczna, tak jak w tym przypadku. No i teraz wszystko jest do siebie dopasowane. Ten układ staje się mało czytelny, ale myślę, że tutaj można byłoby jeszcze wytrzymać. Jedyne, co trzeba zrobić, to spowodować, aby przesunięcie na przykład głównego bohatera powodowało również przesunięcie maski, która mu odpowiada. Jeżeli tutaj na przykład wpiszę ręcznie minus 100, to chciałbym, aby tutaj również było minus 100, ale muszę to robić teraz dwa razy. W związku z tym dodam jeszcze jednego noda, który nazywa się Input Value i to value może być ustawione właśnie na minus 100 i tą wartość wprowadzę teraz do wejścia Y jednego i drugiego noda Translate. W tym momencie potrzebuję tylko raz zmienić to value, a jednocześnie od razu przesuwają mi się dwa nody, tak jak planowałem to ustawić wcześniej. Załóżmy, że to będzie w ten sposób gdzieś. I teraz te nody mogę sobie pozwijać, tak by nie zajmowały zbyt wiele miejsca. Dzięki temu mam tutaj w miarę sensownie ogarnięte zmiksowanie dwóch obrazków. No i to mogłoby być już wszystko, tak w nawiasem mówiąc, ale brakuje nam tu jeszcze jednej rzeczy. Przede wszystkim chcemy, żeby ten obrazek miał wycięte te drzwi i śmieci, które są tutaj z lewej strony. W związku z tym dodaję nod, który nazywa się Distort Crop. Crop jest to obcinanie obrazka od lewej, prawej, górnej lub dolnej strony. Możemy także zaznaczyć sobie opcję Relative, aby obcinać w procentach. Wtedy left, right i inne parametry mają wartość od 0 do 1, jak widać. O, może pokażę na powiększeniu. I teraz 1 to jest 100% obrazka od lewej, wycięte 0 to jest 0. W związku z tym ustawiamy to tak, aby wartości po przeciwnych stronach miały przeciwne wartości, czyli left 0, right 1, up 0, down 1. I teraz trzeba podłączyć ten nod pod wyjście tego noda Translate. Jeżeli go tutaj wepnę, a jednocześnie podłączę go z tej strony, to w tym momencie nic się wielkiego nie zmieni. No i teraz należałoby tylko ustawić przycięcia. W związku z tym od lewej strony przycinam i patrzę, co wychodzi. Jak widać, tutaj nic ciekawego się nie zmienia, więc się podłączę w ten nod. O, widać teraz. To jest właśnie to przycięcie, o które chodziło. Teraz od prawej strony troszeczkę przytnę. I to już jest wycięty elegancko nasz gość. Tak możemy go zostawić. Jedyne, co trzeba sprawdzić, to na osi czasu możemy jeszcze trochę poklikać, aby sprawdzić, czy on przypadkiem gdzieś w którymś miejscu nie wejdzie w ten obszar wycięcia i na przykład nie zabraknie mu kawałka ręki. Jak widać, w tym całym obszarze 3000 klatek bez mała wszystko jest w porządku. Tak więc to możemy zostawić i tu już jest wszystko w porządku. Teraz, aby to działało, musimy mieć jeszcze przyciętą maskę, która jak widać tutaj spowodowała coś straszliwie czarnego. No więc tą maskę również trzeba przyciąć, a więc kopiuję ten node crop i podłączam go do wejścia maski tutaj. W tym momencie oba są przycięte, więc mogę je teraz ładnie ustawić jeden za drugim. I w tym momencie mam prawidłowo wklejonego naszego bohatera w widok tablicy. To, co jeszcze można ewentualnie byłoby zrobić, to sprawdzić, dlaczego on jest taki zębaty tutaj. A ta zębatość nie jest może najlepsza. W związku z tym tak naprawdę tę maskę, której tu używam, należałoby troszeczkę jeszcze zblurować lub też rozmyć tę krawędź i tak dalej. To jest oczywiście kosmetyka. Mogę takie coś zrobić łatwo, dodając filtr blur i podłączając go w to miejsce. I teraz jeżeli rozmyję tę maskę na 1, proszę zobaczyć, to mogę poprawić troszeczkę jej wygląd, ale jednocześnie ta maska staje się bardziej rozmyta i robi się troszeczkę większa. Dlatego na obrazku powiększanie rozmycia maski będzie powodowało, że pojawi się dookoła tego mojego bohatera pewna krawędź, która niekoniecznie dobrze wygląda. Jak widać, ta krawędź potrafi być duża dosyć i tworzy dookoła mojego bohatera takie jakby halo. To halo nie jest mile widziane, w tym sensie, że uważane jest za błąd. Ten gość ma teraz taką poświatę, wydaje się jakby wycięty z gazety i naklejony na ten obraz. W związku z tym, aby nie było takiego efektu, przede wszystkim rozmycie powinno być niewielkie. Myślę, że 3 piksele to i tak już jest dużo w tym momencie. I można to rozmycie także troszeczkę pomniejszyć. Pomniejszyć je można za pomocą filter, noda, delete erode. Jeżeli będę je pomniejszał, w tym momencie muszę tutaj podłączyć wyjście tego filtru i zmniejszyć parametr distance, na przykład na -1. Jak widać, można bardzo, bardzo pomniejszyć ten filtr i dzięki temu otrzymam takiego dziwnego ufolutka. Normalnie ustawię tutaj sobie -1 i podłączę to w miejsce, gdzie był poprzedni faktor, a teraz sprawdzimy, jak to wychodzi. Proszę zobaczyć, że sterując tym parametrem mogę bardzo przyciąć maskę do tego stopnia, że ona stanie się niezbyt efektowna. Myślę, że tak można byłoby to zostawić. Może jeszcze 1. To będzie już max. Max dlatego, że trochę przycinam tutaj za bardzo głowę, a to wynika z kolei już z kontrastowości samej maski uzyskanej przy kluczowaniu. Także myślę, że ten -1 zostawię i to będzie najdokładniej, chyba najbezpieczniej. Te nody mogę pozwijać, aby nie przeszkadzały za bardzo. No i teraz tak, to co już mam, to jest ładnie wklejony główny bohater w pierwszy plan. To, co pozostało zrobić, to teraz wziąć ten trzeci film z nagraniem kolejnym tego naszego bohatera i wkleić go w to miejsce, gdzie jest tablica. To można zrobić, posługując się dokładnie takim samym procesem, a więc zaraz sobie wkleję movie clip, dodam kluczowanie i z tego kluczowania następnie wytnę film, tak aby w pewnych miejscach tylko go mieć i ustawię go w takim miejscu, aby gdzieś tu w tablicy było, następnie skleję go z tym oryginalnym obrazkiem, który wychodzi z tego miejsca. A więc cały ten workflow w pewien sposób się powtórzy i to można zrobić w ten sposób, że dodaję input, szukam tutaj movie clip, w tym movie clip wczytuję sobie obrazek, który nazywa się Mikołaj 2. Mikołaj 2 to jest znowuż Mikołaj w tym samym miejscu, tylko sfilmowany trochę inaczej, stoi sobie w rogu, robi tam jakieś dziwne rzeczy i tak naprawdę użyjemy go w tej postaci do wklejenia w ten film, a więc znowu trzeba go wykluczować. Mogę to zrobić kopiując ten nod kluczujący i wklejając go, podłączając go w to samo miejsce. Od razu widać, że te ustawienia koloru, które wybrałem poprzednio, są całkiem niezłe, ponieważ tutaj również zadziałały, a więc zostawiam je tak jak są. A następnie, skoro już to mam, to mogę teraz wziąć sobie value, translate i kropy i skopiować je mogę i użyć jako tak naprawdę tę samą maszynerię, której używałem do opracowania tego mojego górnego obrazka. Tak więc w tym przypadku dodaję sobie, tak jak to było połączone tutaj, dodaję image do tego dolnego wejścia, zresztą można byłoby te nody przestawić, wtedy byłoby to chyba trochę czytelniejsze. O, w ten sposób. A mat dodaję tutaj. I to, co wychodzi, to jest wycięty gość i jednocześnie maska dla niego. Oczywiście to wycięcie tutaj jest troszeczkę inne, a to dlatego, że on stoi w innym miejscu, dlatego to musimy poprawić już niezależnie. I teraz left zmniejszę, nie, może troszeczkę tak zmniejszę, aby mieć to wycięcie, o gdzieś takie może, no może takie, to jest w porządku, 0,3, tak możemy zostawić. Może troszeczkę z prawej strony jeszcze przytnę, o tak. Chociaż nie, myślę, że prawa strona tutaj powinna również zostać, to później sprawdzimy jeszcze, ponieważ potem ta postać się tutaj dość intensywnie rusza. Tutaj jest taki moment, że ona wyskakuje, a więc widzę, że rękę na przykład można byłoby tutaj mieć już uciętą niechcący, więc musimy ten left jeszcze trochę rozciągnąć, o tak. I teraz w zasadzie przewinę już strzałkami w prawo, żeby zobaczyć, jak na tym filmie ta osoba wygląda. Ona będzie później wykonywała taki skok. Ten skok powoduje, że wylatuje mi poza krawędź ekranu. To jest oczywiście taki efekt, który chcę mieć, ale mogę ustawić tutaj 0,8, aby ona troszeczkę dalej sięgała. Tak to może wyglądać. O, w tym miejscu będziemy ją gdzieś już ucinać. Proszę zobaczyć też, że tutaj w jednej klatce, to jest klatka o numerze 1493 pojawia się jakiś cień, jakiś artefakt, którego mam nadzieję nie będzie widać, ponieważ w tym miejscu będzie stał już nasz pierwszy bohater i on ten cień zasłoni. Tak myślę przynajmniej, jeżeli nie, to będzie trzeba coś wykombinować, aby tego miejsca nie było. Możemy to wymaskować szybko jakąś inną maską. Dobra, na razie mamy ten nasz układ przygotowany. I teraz tak, to co tutaj mam, to jest tak naprawdę pewna grupa nodów. Ta grupa nodów może być łatwo przeze mnie zaznaczona za pomocą klawisza B, a następnie mogę wcisnąć klawisz Ctrl+G, aby te nody zgrupować. Zrobię to może z tymi nodami, które są tutaj. Jak wcisnę Ctrl+G, znajduję się w tym momencie w obszarze grupy. Ta grupa ma wejście i wyjście. To wejście i wyjście mogę zdefiniować dokładniej, nadając nazwy tym tutaj image, jakieś inne. Jeżeli wcisnę klawisz N, to otwiera się taki panel. W tym panelu mogę sobie zdefiniować wejścia. I teraz tak, to pierwsze wejście to jest, zdaje się, maska. Oto tutaj, a więc napiszemy sobie tutaj mask. Dobrze. Nie, to był image. To jest image. A mask to jest ten górny. Sprawdzimy, naciskając klawisz Tab, wyszedłem z grupy i wszystkie te nody, które zaznaczyłem, są w tym momencie tutaj ładnie zgrupowane. Jak widać teraz, mat kieruje się do maski, to jest odpowiednie zachowanie, ale chciałem, aby ten nod był na dole. A więc wejdę jeszcze raz Tabem do środka. Tab to taki tryb edycji jakby i ten mask tutaj przesunę na dół. Dzięki temu otrzymam troszeczkę lepszą organizację nodów. Tak samo, te, które tutaj mam, mogę przesunąć do góry, a te, które są w tym miejscu, mogę przesunąć na dół i już to wszystko od razu zaczyna lepiej wyglądać. To, co jeszcze chciałbym mieć, to wyprowadzenie możliwości ustawienia wysokości, która jest tutaj przez ten parametr value podana. No i to można zrobić w ten sposób, że ten value tak naprawdę nie będzie mi za chwilę potrzebny, bo mogę zrobić tak, wezmę sobie stąd, odepnę to value i to wejściowe value, które tutaj jest, wepnę do tej pustej dziurki tutaj. W tym momencie pojawia się wartość y, którą zmienię sobie, a może zostać ten y. I ten y wezmę stąd, również wepnę tutaj. Value jest w tym momencie niepotrzebny, a dochodzi mi jeszcze jedno wejście z przodu. Dzięki temu będę mógł sterować wartością tak naprawdę z zewnątrz tej grupy. No i to wszystko, co tutaj mam, to już jest OK. Image mask zostało, zamykam tab i proszę zobaczyć, jaki ładny nodzik wyszedł. Ten nod bierze sobie image, bierze maskę, produkuje image, produkuje maskę. One tutaj powinny być zamienione miejscami. Także wezmę sobie image na dół. O, i teraz to wszystko ładnie się upraszcza. Proszę zobaczyć, jak teraz ładnie wyglądają nody. Mogę to nazwać na przykład jako przesuń i obetnij. To jest moja grupa. Teraz przesuwanie całego tego obrazka, gdybym chciał tutaj popatrzeć, co wychodzi, łatwo zrobić za pomocą tego jednego noda. I ten obrazek powinien się wtedy przesuwać. Jak widać, jest trochę wyżej, jest trochę niżej, elegancko działa. Minus 100 tutaj może zostać jako, powiedzmy sobie, wartość taka, którą miałem na początku. To samo możemy zrobić teraz z tymi nodami, które są tutaj, z tym, że tutaj na razie aż tak bardzo tego nie potrzebuję, a wpierw chciałbym podłączyć sobie te wyjścia, które otrzymałem, do tego mojego końcowego filmu. A więc biorę ten końcowy film i teraz należałoby go jakoś połączyć z tym moim obrazem, który mam tu na dole. Mogę to zrobić za pomocą, tego kolejnego miksa, a więc kopiuję go przez Shift D. Podłączam go na początku tutaj jako ten pierwszy rodzaj wejścia, a następnie z tego noda biorę sobie to dolne wejście. Teraz jeżeli zobaczę, jaki jest wynik, to dostaję miks tych dwóch wartości, ale jeżeli wezmę sobie maskę, którą miałem wcześniej, to mogę mieć maskę zrobioną w taki sposób. No i teraz ten mój drugi bohater jest w pierwszym planie, a chciałbym, aby on był w tym planie drugim. Chciałbym, aby był zasłonięty przez ten pierwszy plan. W związku z tym muszę zamienić miejscami te dwa wejścia. Jeżeli zamienię je miejscami, to wychodzi mi coś takiego. I to jest oczywiście znowuż nie to, o co chodziło. Teraz trzeba się zastanowić, co tak naprawdę chciałbym uzyskać. Ponieważ tutaj mam gotowy obrazek. Za ten obrazek musiałbym wstawić sobie ten obraz. Ok, przewinę go może w to miejsce, żeby tak sobie stał. Tutaj fajnie wygląda całkiem, więc niech będzie ten na przykład gość. O, zapuszcza żurawia tutaj groźnym wzrokiem. No i teraz tak, jeżeli mam ten obrazek, to ten obrazek jest miksowany z maską i z tablicą. I teraz to miksowanie możemy również dodać do tego obrazka, po to, aby go wkleić tutaj w tamto tło. I teraz, jeżeli będę chciał wklejać go w tamto tło, to tak naprawdę muszę zdefiniować, który obrazek będzie tym moim głównym, a tym moim głównym będzie ten. Podłączam go tu na dole i teraz ten mój miks jest taki. Oczywiście tutaj powinien sobie przesunąć translate'em odpowiednie rzeczy i tak dalej, ustawić je muszę, ale teraz tak, ta maska nie może tak naprawdę wchodzić na tę maskę, ponieważ jeżeli będzie wchodziła na tę maskę, to nastąpi nakładanie się tych dwóch obrazków i ten plan, który dodaję, będzie z przodu. Należałoby od tej maski, czyli od tego, odjąć tak naprawdę tę maskę, a to można zrobić za pomocą noda Subtract. A więc dodaję sobie node Color Mix, zmieniam ten mix na Subtract i teraz muszę odjąć tę maskę od tej, a raczej tę od tej, a więc odejmuję tę, odejmuję od tej i dostaję w efekcie coś takiego. Jak widać, ten efekt nie jest najpiękniejszy tutaj, mam nadzieję, że powinien wystarczyć, no ale zobaczymy. I to nie jest chyba to odejmowanie, o które mi chodziło. Spróbujemy zamienić wejścia. OK, z tym, że muszę wziąć ten obrazek. O, to jest ta maska, o którą mi chodziło. Oczywiście ona tutaj jest troszeczkę bez sensu, trudno, to już tak musi zostać. Weźmy sobie tutaj, wpiszmy na przykład wartość 2 i teraz jest OK. To jest aż za dużo, ale niech już będzie. Mogę włączyć także klamp, aby nie było żadnych zakłóceń. I teraz, jeżeli takiej maski użyję do zmieszania tych dwóch obrazków tutaj, to uzyskam tylko wycinek. Więc jeżeli podłączę ją w to miejsce, dostanę coś takiego. Efekt jest taki, jakby ten gość, którego domiksowałem, teraz był z tyłu. I oczywiście tego gościa muszę wziąć sobie stąd. A więc go podłączam, no i mam gościa, który stoi z tyłu. I teraz tak, potrzebne mi jest takie przesunięcie, aby on stał gdzieś tutaj w tym obszarze tablicy. W związku z tym użyję tych nodów Translate, po to, aby tego człowieka elegancko jakoś ustawić. I w tym momencie będzie mi też potrzebna jeszcze jedna wartość value, którą podłączę teraz do x'a. Ta wartość podłączona do x'a to będzie coś, co sobie tutaj zaraz zmienię. I to będzie przesunięcie oczywiście w lewo, takie dosyć spore, dam minus 200 gdzieś tutaj. A wartość y to będzie troszeczkę wyżej, gdzieś tu. Tak można byłoby to zrobić. Jeszcze troszkę. No i teraz, jak już te translate mamy opanowane, możemy je zwinąć. I teraz będzie trzeba poprawić tą wartość crop, po to, aby ona obcinała to, co chce, aby obcinała. Niestety do crop nie możemy podłączyć jakiegoś noda, ponieważ te wartości nie są tutaj zamienione na wartości wejściowe, więc trzeba to zrobić ręcznie. Na pewno trzeba obciąć to gniazdko, które tu mamy, a gniazdko obcinamy, zwiększając parametr right. O, dotąd gdzieś i tutaj jest 0,6. Ja bym tutaj zostawił to 0,6. Zobaczymy. Teraz trzeba popatrzeć, jak ten drugi gość się zachowuje. Widać, że z lewej strony jest za bardzo obcięty. W związku z tym left ustawiamy na 0,1. Już widać, że się łapie. On tutaj będzie robił różne rzeczy i tutaj już skoczył. W tym momencie potrzebujemy znaleźć to miejsce, w którym on skacze. Gdzie on tu jest? Tutaj. Tutaj robi skok. Proszę zobaczyć, że to obcięcie z lewej strony powoduje, że jego ręka znika za taką niewidzialną granicą. Ale w tym momencie tutaj może by trzeba było troszeczkę jeszcze to zmienić, na przykład na 0,99 czy coś. To jest taki niewielki szczegół, ale może mieć znaczenie. Myślę, że tutaj dam 0,99 będzie 1/100 tak naprawdę, tylko mniej, a może mieć znaczenie. Jak widać, teraz tej ręki jest trochę więcej widać. Myślę, że tak możemy zostawić. No i to, co jeszcze trzeba zrobić, to sprawdzić, jak daleko on sięga w prawą stronę. Prawa strona obcina go gdzieś tutaj. To jest troszeczkę za dużo jeszcze, znaczy troszeczkę za mało. I tutaj ten right musiałbym zamienić na 0,61 na przykład. I tutaj również. A może w drugą stronę to będzie 0,59. Myślę, że nawet 0,58, 0,57, o tyle gdzieś chcielibyśmy, aby obcięło go. Możemy nawet zrobić 0,55, o tak. W tym miejscu ten gość wskoczy za tego pierwszego, na pierwszym planie bohatera i po prostu za nim zniknie. Będzie wyglądało tak, jakby wpadł w niego. Tutaj również ustawiamy 0,55. I teraz należałoby jeszcze tego naszego bohatera troszeczkę pomniejszyć, a więc zmniejszyć go przez zwykłe przeskalowanie. Krop teraz mogę zwinąć. Muszę teraz dodać jeszcze czynnik skalujący, mat. Mamy tutaj coś takiego jak distort. Distort scale. Scale jest ustawiony na relative, co oznacza, że w panelu render będziemy mieli taką skalę, jaka jest tutaj ustawiona w procentach. U mnie jest teraz 100%, a więc to jest taki render size jakby, czyli wielkość renderowania. Jeżeli wybiorę sobie render size, to będzie dokładnie to samo. Tak czy inaczej muszę wziąć i przeskalować tego gościa, więc zacznę może od maski. Maskę należy przeskalować i wpiąć ją w to miejsce, a więc biorę stąd wejście, wpinam tutaj i to jest moja skala. I teraz może zostanę przy tym relative. Wystarczy teraz, że troszeczkę pomniejszę tę maskę. Tutaj podłączę się z widokiem. Może to jest za dużo, damy 0,9 na początku. Zobaczymy, jak to wygląda. Po odjęciu jest tak. Ten gość już się troszkę zmniejszył. Myślę, że trzeba by go było jeszcze przesunąć troszeczkę. Gdzieś tak na... Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście widać teraz, że zmniejszyłem tylko maskę, a sam gość został powiększony. Zmniejszę jeszcze trochę i podepnę również tę skalę pod prawdziwy obrazek. Widać teraz, że ten mój drugi bohater jest mniejszy. On może stać troszeczkę wyżej teraz, a więc podniosę go trochę do góry, gdzieś tak dotąd. No i teraz należałoby go jeszcze obciąć tutaj na dole. Obcięcie na dole jest po to, aby wydawało się, że on stoi w obszarze tablicy. To obcięcie mogę zrobić za pomocą crop. Wezmę sobie tutaj maskę i od dołu spróbuję go nieco przyciąć. Zaraz zobaczymy, nie, to nie jest ten kierunek. Przycinam go w ten sposób, od góry. To jest trochę za duże przycięcie. Ustawię tutaj 0,20. Myślę, że 0,25 to jest taka dobra wartość. 0,25, ok. Tak samo zrobię w tym kropie. Up będzie ustawiony na 0,25. W porządku. Więc przycięcia mam ustawione prawidłowo i jedyne co pozostaje, to skorygować jeszcze wysokość nad tą krawędzią tablicy. Powiększę troszeczkę, przesunę obraz, aby zobaczyć, czy pasuje. Widać, że pasuje idealnie, ale gdyby nie pasował, to można zawsze wziąć i przesunąć go troszeczkę w pionie, w górę i w dół. Ok? To przycięcie będzie wtedy trochę bardziej mogło pasować, zwłaszcza jeżeli weźmiemy sobie jakąś tam granicę bluzy na przykład, czy coś, czy jakiekolwiek inne miejsce uznane przez nas za odpowiednie. Dobra, więc mamy teraz tych dwóch ludzi. Oczywiście oni teraz stoją tak troszeczkę bez sensu, bo jeden jest na tle tablicy, a drugi stoi przed nią. I to widać. Zatem możemy zrobić teraz coś takiego, że ten obraz, który wkładamy tutaj do miksa, czyli ten, możemy spróbować zmienić troszeczkę tak, aby wyglądał na narysowany kredą. Ewentualnie możemy zmienić mu kolory, na przykład żeby był bledszy, bardziej przezroczysty, czy cokolwiek bądź. Żeby takie coś zrobić, mamy dwa wyjścia. Albo będziemy miksowali coś z tą maską, czyli zrobimy maskę troszeczkę bardziej szarą, przyciemnimy ją, dzięki temu gość stanie się przezroczysty, albo będziemy zmieniali bezpośrednio kolory w samym tym obiekcie. Żeby zrobić przezroczystą maskę lub też taką trochę ciemniejszą, wystarczy do tej maski dodać korektę kolorów. Można to zrobić za pomocą krzywych RGB. Jeżeli te krzywe RGB tutaj podłączę, o w ten sposób, to mogę teraz przyciemnić tę maskę. Oczywiście może nie tak, tylko tak. I ona musi zmienić kolor na ciemniejszy. I to jest zmiana koloru, która odbywa się wszędzie, na całej powierzchni obiektu jednorodnie. Dzięki temu ten mój gość staje się przezroczysty. Taki jest efekt, jeżeli spróbuję tutaj manipulować tą maską. To, co na razie sobie zostawię, to niech ta maska tutaj, niech ta maska będzie możliwa do zmiany za pomocą krzywych RGB, ale zmieni również sam kolor, czyli coś, co wychodzi z tego obiektu. To można z kolei zrobić za pomocą noda Hue Saturation Value. Jeżeli taki node podłączę tutaj w to miejsce i wyjście z niego włączę w stare miejsce, gdzie był podłączony oryginalny obrazek, to teraz na miksie mogę zmienić na przykład nasycenie kolorów w tym moim bohaterze i dzięki temu od razu on stanie się na przykład czarno-biały. Kreda również jest taka bardziej w odcieniach czarno-białych. Mogę również podbić nasycenie kolorów, wtedy stanie się troszeczkę bardziej kolorowy. Jak widać, wyszło to dość śmiesznie, jakieś widmo, zombiak czy coś. Natomiast można też zmienić kolory i na przykład spowodować, że będzie wyglądał zupełnie nieprawidłowo, jakoś tak dziwnie, jak powiedzmy sobie świeżutki trup wyjęty prosto spod nagrobka. Weźmy sobie jakieś takie kolory na przykład. Lekko może szukam żółtawych, teraz zmienię to nasycenie, żeby było takie bledsze i zmienię również value. Value to jest przyciemnienie, to jest ciemniejszy jakby obiekt. Ok? Jeżeli value podniosę, obiekt robi się jaśniejszy. Ale teraz mam jeszcze taki parametr jak faktor. Ten faktor to jest w ogóle ilość koloru. Jeżeli go zmniejszę, to ten efekt staje się mniej widoczny. A więc mam tutaj dość duże możliwości sterowania wyglądem. Teraz jest lekko zielonkawy ten mój bohater i mogę teraz obniżyć przezroczystość maski po to, żeby on wydawał się taki lekko tylko widoczny w tej tablicy. To jest mniej więcej coś takiego, co zrobiłem. To jest jedna z rzeczy, którą warto zrobić. Możemy teraz spróbować zrobić jeszcze jedną rzecz. To już mogę zwinąć. Tak samo ten Hue Saturation. To, co mogę jeszcze zrobić, to jest operacja, która polegałaby na tym, że wezmę sobie i te kolory tutaj troszeczkę rozmyję, tak żeby ten gość był trochę niewyraźny. Niewyraźność, czy też rozmycie można zrobić tą opcją blur kolejny raz, a więc podłączam go tutaj, to jest ta moja maska, do maski nie, przepraszam, podłączam go tutaj, to jest ten mój jakby główny bohater, a więc jeżeli dodam do niego blur i zobaczę, jak wygląda końcowy efekt, to mogę go na przykład rozmyć elegancko w poziomie. Mogę go rozmyć też w pionie, będzie wyglądał w taki sposób. Samo z siebie jest to już dosyć ciekawe i jest tutaj mnóstwo różnego rodzaju możliwości eksperymentowania. To, co można zrobić, to oczywiście ustawić blur na przykład na 5, tak aby troszeczkę znikły szczegóły z tego gościa, a następnie można dodać do niego jeszcze jeden filtr, który nazywa się po prostu filtr. Ten filtr ma taką fajną cechę, że można zmienić go na przykład na Sobel albo na Previt. Weźmy Sobel, jeżeli podłączę go w to miejsce, to w tym momencie zamiast tego gościa pojawiają się krawędzie wykryte przez sam filtr. Siłę tych krawędzi można zmienić. To pozwala nam na przykład na dodanie jakiegoś takiego rysunku na samym gościu. Jeżeli on byłby jeszcze bardziej na przykład rozmyty albo właśnie mniej, to tych krawędzi będziemy mieli więcej lub mniej. Inne filtry, na przykład takie jak Previt, mogą działać delikatniej albo na przykład ostrzej, tak jak Kirsch. Okay? Tak może to wyglądać. Trochę może wygląda jak rysowany kredą, nie wiem, nie będę aż tak bardzo wnikał. Możemy jeszcze bardziej uczynić go przezroczystym, tak żeby go prawie nie było widać. Mamy coś takiego. No i to, co jeszcze możemy dodać, to na przykład taka obramówka, czy też obrys z kredy. Gdyby był taką grubszą kredą pociągnięty dookoła, to wtedy można byłoby tutaj mieć wrażenie, że on jest narysowany kredą. Aby takie coś uzyskać, możemy cofnąć się do naszych nodów, w których kluczowaliśmy. Kluczowanie wyglądało tak. Maska z tego kluczowania wyszła w ten sposób, ale jest jeszcze jedno wyjście, które nazywa się edges. I to edges to jest możliwość pracy z krawędziami. Jeżeli wezmę sobie te edges, to mogę te edges teraz troszeczkę przerobić. Przede wszystkim mogę dodać pewien blur do tych edge'ów, do tych krawędzi. Jeżeli dodam blur, to w tym momencie te edge troszeczkę mi się ładnie rozmyją, będą takie trochę łagodniejsze, a następnie mogę dodać do tych edge'y coś takiego jak node o nazwie Delete Erode, po to, aby je troszeczkę pochudzić. Mogą wyglądać na przykład w ten sposób. I tego typu obrys, tego typu jakby element mogę dodać do swojego gotowego, końcowego rysunku. Z tym, że aby to zrobić, znowuż muszę zadbać o to, aby mieć ten obiekt przesunięty, ponieważ on jest tak naprawdę w tym miejscu. A więc te dwa nody muszą stanowić później wejście do całej tej maszynerii, którą mam tutaj, w tym miejscu. Wystarczy tylko, że skopiuję sobie Translate, Crop oraz Scale, postawię je tutaj, no i podłączę do nich noda, która nazywa się Delete, a value podepnę tutaj. To jest value z X, to jest value z Y i teraz powinienem mieć dokładnie w tym samym miejscu krawędź. Nie mam na razie. Być może jest to spowodowane jeszcze przez jakiś inny błąd, którego teraz nie widzę. Zobaczymy, co będzie, jeżeli dodam do swojego końcowego obrazka tą moją krawędź. Widzę, że jest w porządku. A więc ten wynik i ten mogę ze sobą zsumować. Dodaję zatem noda o nazwie mix i ten mix powinien być podłączony w ten sposób. OK. I zamiast mix wybiorę sobie add stąd. Jeżeli wybiorę add, mam sumę tych dwóch elementów. No i teraz mogę wstawić tę sumę tam, gdzie był oryginalny obrazek. Jeżeli to zrobię, to ten efekt jest słabo widoczny. Prawda jest taka, że powinienem dodać tą sumę tak naprawdę do samego wynikowego obrazka, czyli do tego. Jeżeli zrobię to w ten sposób, że przesunę tego noda tutaj, przetnę przez Ctrl i lewy klik te wszystkie węzły, to mogę tutaj wprowadzić jakby wynikowy nod, który miałem poprzednio, dodać do niego ten drugi mój z krawędzią i zobaczyć, jak to wygląda. Wychodzi to w ten sposób, niezbyt ciekawie, no a tak miało to wyglądać, to dlatego wychodzi nieciekawie, że tutaj brakuje nam jeszcze tego gościa. O, teraz mam do niego dodaną jaskrawą krawędź. Teraz ta krawędź, która tutaj jest, Może być przeze mnie stuningowana za pomocą faktur, może być jaśniejsza lub ciemniejsza. Tak to może wyglądać. No i to jest generalnie to, co można uzyskać, korzystając z takich narzędzi. Mogę też zmienić na overlay, troszeczkę ciemniejszy będzie ten mój cały ekran, ok? Mogę go przyciemniać wtedy, a to już jest efekt uboczny, którego nie chcę tu mieć. Add zostaje tak, jaki powinien być. No i w tym momencie można byłoby zakończyć, ale pozostaje jeszcze wyrenderowanie filmu z całej tej maszynerii. Oczywiście film robi się w ten sposób, że na początku sprawdzamy, czy wszystko gra, czy wszystko jest prawidłowo. Jeżeli chcemy zrobić film, to wybieramy sobie z zakładki Output na panelu Render po prostu film. Może to być na przykład coś takiego jak MPEG, może być XVID, może być X264. Na przykład wezmę sobie ten X264. I teraz jeżeli już go wybiorę, to mam tutaj taką zakładkę jak Encoding, jej wcześniej nie było. W encodingu mogę ustawić sobie, jaki to jest format pliku. To może być matroska na przykład, może być jakiś MPG, może być AVI, QuickTime. Wszystko to, co mam w systemie, jest przez Blendera wykrywane. Ja zostawię sobie H264 i wybiorę sobie oprócz tego audiokodek ustawiony na NaN, czyli dźwięku w tym filmie żadnego nie będzie. Dźwięk będzie trzeba zrobić osobno. Resztę parametrów mogę pozostawić bez zmian. No i następnie wystarczy tylko zapamiętać, że w tym momencie tutaj określam sobie ścieżkę. Mogę tę ścieżkę wybrać jako katalog domowy na przykład. W tym momencie do katalogu domowego będzie mi się renderował film, a następnie jak wszystko mam ustawione, określam ostatnią rzecz, rozdzielczość. Tak naprawdę trzeba było ją zrobić wcześniej, ale nie zrobiłem tego, więc na razie zostawiam bez zmian. Naciskam Animation i w tym momencie zaczyna się renderowanie filmu. Wygląda to może dziwnie, jakoś tak w ten sposób, ale mój film powstaje, co można łatwo zobaczyć, jeżeli wylistuję sobie to, co mam tutaj. Proszę zobaczyć, ten ostatni wiersz cały czas rośnie. To jest mój film, który właśnie w tej chwili powstaje. Znaczy nie ten, przepraszam, to jest tutorial, który teraz się nagrywa. Powstawać powinien ten film. Od 300 do 3000. Jeżeli teraz go wylistuję, widać, że jest troszeczkę większy. On rośnie. Rośnie może trochę wolniej niż tutorial, który nagrywam, ale nie szkodzi. No jeżeli chciałbym go teraz obejrzeć za pomocą Ampliera 0300, to wychodzi na ekranie coś takiego. No akurat nic ciekawego się teraz nie wydarzyło. Jest jeszcze za krótki, aby można go było zobaczyć. Także myślę, że to jest wszystko, co można powiedzieć na ten temat. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. No i cóż, chętnie zobaczyłbym jakieś Wasze własne produkcje pod tym tutorialem. Zapraszam do wrzucania na YouTube. Zobaczmy, co z tego uda Wam się zrobić. Powodzenia i do zobaczenia.